Siemanko ludziska, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam zaprezentuję mój nowy motocykl, jakim jest Yamaha YZF R125. Właśnie widzicie na filmie, mam nadzieję, że wszystko fajnie, dobrze widać. Jest to mój nowy motocykl na kategorię A1, jak się nie mylę. I tutaj opowiem wam tak w skrócie o nim mniej więcej, co i jak sprawa wygląda, dlaczego go kupiłem. To wam opowiem, jak już będziemy jechać. A ogólnie to jest 2008 rocznik, czyli chyba te początkowe modele R-ek. Kupiłem go po szlifie. Jest on sprowadzony z Francji, jeszcze jest francuska blacha. Tak jak to widać, jest francuska blacha. Po szlifie nie ma bumerangu prawego. No i lekko jest co? Takie o drobnostki, tutaj trochę czasza, ciężarek, no i trochę wydech. Wydech jest przelot, przelotowy jest tłumik dokładnie, który się wam pokaże gdzieś o tu, za jaką jest kwotę, dokładnie 1450 zł. I mniej więcej wam opowiem, jak już będziemy jechać, opowiem wam mniej więcej dokładniej, jak to wygląda, jak to wyglądało. Mam go dokładnie już tydzień, równy tydzień. Akurat mam już skompletowane wszystkie papiery do rejestracji motocykla, także na dniach już to będę robił. No i co ogólnie, brakuje tego bumerangu, czyli ten lewy plastik, co jest, to brakuje takiego z prawej strony. A ogólnie no to co, kupiłem go za kwotę około 6000. Gwarancję mam na niego do, żeby was nie skłamać, do 30 czerwca 2019 roku, czyli jeszcze 9 miesięcy, także jest bardzo dobrze. I co, żeby tutaj was nie zanudzać, to może... O, widzicie właśnie animację zegarów, no i odpalimy. Tak to chodzi, pali od tyka, czy zimny, czy ciepły. Po postoju nawet tygodniowym w garażu blaszanym, co temperatura jest bliska takiej jak na zewnątrz prawie. A teraz wiadomo, że wieczory są chłodne, to wiecie jak jest. Ogólnie to pali od strzała, czy zimny, czy ciepły. Właśnie mi chodziło o to, żeby kupić silnik. Ogólnie, żeby kupić motocykl taki, co ma silnik sprawny, a estetycznie to już mi tam... Estetyka była na drugim miejscu, ale technicznie, żeby silnik był sprawny, to było na pierwszym miejscu, także o estetykę się nie martwię, bo to się zrobi wszystko. Tutaj jest akurat owieweczka pęknięta z dwóch stron. Ta szyba, tutaj sobie ją wczoraj odkręcałem, przykręciłem tylko na dwie śruby, tak żeby tylko się trzymała, ogólnie. No i tutaj jeszcze jest łącznik zadupka trochę pęknięty, ale to też się wszystko kupi, bumerang. No i oczywiście wizualkę to się zrobi w zimie, ogólny przegląd, takie coś, żeby na sezon 2019 Yamaszka była sprawna, także tutaj już nie zanudzając was, wsiadam i pokażę wam mniej więcej, jak to jeździ. Może 14 października, jak się nie mylę. Zakończenie sezonu jest w Beskidzkim, to jest chyba największe na Podkarpacie, jak mi się wydaje. Być może jak będzie w miarę pogoda, uda się zgrać ekipę, to się tam wybierzemy. Mam około 130 km, no ale to już swoją drogą. No to co, siadamy i jedziemy. Ogólnie to jest inaczej niż na benzerku, wiadome. I teraz jest coś takiego, nagrywa mi się. Nie wiem, jak to będzie widać, bo teraz pozycja jest nachylona do przodu. I nie wiem, czy nie będzie zwrócona za bardzo kamera, nie będzie zwrócona po prostu tutaj na cały kokpit.
Pierwszy raz nagrywam z kasku na tym motocyklu, także także co? Nie wiem jeszcze, jak kamera będzie ustawiona i nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No to co, pomalutku będziemy jechać. Od zakupu zrobiłem przez ten tydzień 63 km. To jest bardzo, bardzo mało. No ale to jeździłem tylko w dzień zakupu, na drugi dzień, czyli w niedzielę trochę pojeździłem. I ogólnie dzisiaj. No i tyle. Tutaj się wam może trochę wydawać, albo i się wam nie wydaje, tylko tak jest, że tutaj ta czasza się tłucze i no i strasznie jest taka, wiecie, no że lata, nie? No ale ogólnie nie jest przykręcona na... Nie jest przykręcona na dwie ostatnie śruby, tutaj dwie latają sobie, bo jest pęknięte, także trzyma się tylko na dwóch śrubach. Ogólnie jest dzisiaj bardzo wiecznie, wieje wiatr i nie wiem, czy w ogóle coś słychać, ale mam nadzieję, że słychać, bo mikrofon mam schowany tutaj w kasku. Także powinno coś słychać. Tutaj niech się on trochę zagrzeje, silnik, pojeździmy na chwilę na spokojnie, a później przycisnę i wam pokażę mniej więcej, czy to jedzie, czy to nie jedzie. Tak to wygląda. Skrzynia 6 biegów, także w trasy motorek jest już bardzo dobry. No i tak, każda 125. Silnik dopiero czuje swoją moc, jak ma przekroczone 8000 obrotów, 7000, coś takiego. V-Maxa jeszcze nie sprawdzałem, nie interesuje mnie to na razie. Na razie się muszę przyzwyczaić do motocykla, jak się na tym siedzi ogólnie. Muszę zrobić kilka kilometrów, tak samo nie chciałem nagrywać pierwszy dzień zakupu, bo ogólnie jak siadłem na to pierwszy raz, to całkiem inaczej się siedziało niż na benzerze. Ogólnie widzę, że zrobili tu nową drogę. Pierwszy raz, o ile tej drogi. Pierwszy raz tu jadę, nie wiem, od iluś tam miesięcy, także... A, tylko dotąd, spoko. O. Z wydechu fajnie strzela. Tak, to co? Jak widzicie, no. Taki motorek, żeby sobie pojeździć gdzieś tutaj po okolicy w trasy, to jest bardzo dobry, bo plany były, żeby kupić coś enduro, coś już mocniejszego, większego, no ale akurat plany się zmieniły, bo chciałem spróbować czegoś innego na drogę akurat. No i tak to wyszło. A dlaczego nie kupiłem 600? Trzeba mieć prawo jazdy kategorii przynajmniej A2 lub A. A takowej kategorii ja nie posiadam. Miałem sobie kupować coś 200-250 we VC, jakąś Hondę, bo też był taki plan. Był taki plan, albo coś 600, ale nie ma prawa jazdy, dlatego kupiłem 125 Yamaha. Będę jeździł do tego momentu, albo cały sezon nawet. Zrobię sobie na spokojnie kategorię A2. No i wtedy się sprzeda Yamaha i kupi się coś innego. Godzinę mamy. A
ale tak do 90 sobie jechać to jest na lajcie. Nie orientowałem się, nie wiem jeszcze czy można jakieś coś w trysku, jakieś zwiększać dawkę paliwa czy coś tego typu, bo nie wiem, nie interesowałem się. Tego wam nie powiem dokładnie. Szósty bieg można lecieć. Dużo osób czekało na taki filmik. Na razie w zakrętach spokojnie jeżdżę, bo tego jeszcze wam nie mówiłem, ale oponki są do wymiany. Oponki są do wymiany przód i tył, a już mam znalezione cały komplet za około 500, także będzie ok, będzie można jeździć z 2017 roku. Ale pizdzi! O Matko Bosko! Złożę się, może coś pomoże. Podsumowując filmik, tak sprawa wygląda, bo powiedziałem wam mniej więcej jak to wszystko jest. Co dalej, no to już będę nagrywał inne filmy, co się będzie zmieniać. Na razie kupiłem, jeżdżę, nic nie zrobiłem w niej. No i co? Co dalej, to już musicie obserwować obserwować kanał, zasubskrybować, zostawić lajka. To jest taki motorek, żeby się z kolegami, z kumplami pojeździć na jakieś zloty po okolicach, coś tam pojeździć. I tak, żeby było, nie? A ogólnie to co? Myślę, że się filmik wam podobał. Na dzisiaj to już jest tyle, nie przedłużam wam, bo pewnie długo już wyszło. No i co, widzimy się oczywiście w nowych filmach. No i co, trzymajcie się do następnego razu.